publikują taśmy ziobrystów, nagrywał ich informator prokuratury. Kolejne fakty dotyczące tego, co działo się za kulisami Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry, a konkretnie przekrętów, do jakich zdaniem prokuratury miało dochodzić w Funduszu Sprawiedliwości, wstrząsają Zjednoczoną Prawicą. Onet opublikował właśnie fragmenty taśm ludzi Ziobry. Główny świadek prokuratury miał ich nagrywać przez 2 lata. Trzeba zapytać przede wszystkim, kim jest Tomasz Mraz i dlaczego pełni kluczową rolę w śledztwie prokuratury. To były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, który postanowił zostać sygnalistą. Jak poinformował Roman Giertych, mężczyzna zgłosił się do niego kilka miesięcy temu po wezwaniu do zgłaszania afer z czasów rządów PiS. Teraz polityk i prawnik jest jednym z jego pełnomocników. Zapewnia też, że przesłuchał taśmy ziobrystów, a materiały zostały przekazane prokuraturze. A jest czego słuchać. Według informacji przekazanych przez Onet, nagrań jest aż 50 godzin. Tomasz Mraz miał bowiem nagrywać ludzi Zbigniewa Ziobry przez 2 lata. Wśród osób, które znalazły się na taśmach, jest Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, a także inni politycy suwerennej Polski oraz pracownicy resortu. Onet upublicznił jedno z nagrań, taśmę z gabinetu Marcina Romanowskiego. Rozmowa pomiędzy nim a prokuratorem Jakubem Romelczykiem dotyczyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie Fundacji Ex Bono, która miała przyznane 9 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, złożonego przez posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Jak podkreśla Onet, na nagraniu słychać, że już na początku rozmowy prokurator przesądza losy donosu. Później prokurator i wiceminister ustalają, jak resort ma zareagować na pytania z prokuratury, których nawet jeszcze nie dostał. Minister Romanowski zapewnił Onet, że nie pamięta takiej sytuacji. Reakcja na taśmy ziobrystów. Nie trzeba było długo czekać na reakcję na publikację taśm. Kto taśmami wojuje, od taśm ginie. Stwierdził były szef CBA Paweł Wojtunik w mediach społecznościowych. Żeby utopić moje zawiadomienie do prokuratury w sprawie Fundacji Ex Bono, ludzie Zbigniewa Ziobry działali jak zorganizowana grupa przestępcza. Wszystko zostało nagrane na taśmach suwerennej Polski, stwierdził Witold Zembaczyński, którego nazwisko padło w rozmowie. Z tego już się nie wywiną. 50 godzin nagrań z politykami suwerennej Polski w rolach głównych w rękach prokuratury. I już wiemy, jak wiceminister Romanowski załatwiał z kolegą prokuratorem zablokowanie niewygodnej dla nich sprawy Ex Bono. Będą siedzieć, napisała posłanka KO Kamila Gasiuk-Pichowicz.